Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Moi drodzy, pozdrawiam Was oglądających. Wróżka Fortuna z tej strony i nowo przybyłe osoby. Zapraszam do wysłuchania karty dnia na dzień 30 października 2021. Moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślę, że u Was wszystko w porządku, czujecie się zdrowo, bezpiecznie. Także zaczynamy. Ja powiem tylko od siebie, że jeszcze raz Wam chciałam podziękować za to, że jesteście, za przemiłe maile, komentarze, moi drodzy. Także jeszcze raz tutaj ukłony w Waszą stronę. Dobrze. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na dzień 30 października 2021. Mamy, moi drodzy, dziewiątkę kielichów. Jest bardzo to fajna energia, ciepła. Kielichy mówią o emocjach, ale też, moi drodzy, tutaj jest taka radość. Radość z wolnego dnia albo też z uroczystości, która ma się wydarzyć w tym dniu. Możemy coś właśnie świętować z rodziną, ze znajomymi. Możemy również w domu oczywiście ugotować wspaniały obiad czy kolację, przyjmować gości, pić dobre wino albo też, moi drodzy, szampana. Możemy wyjść do restauracji. Tutaj są spotkania z osobami, które już znamy, tak? To są osoby, które już w naszym życiu były, bywały. Także, moi drodzy, jest świętowanie, jest radość, jest na pewno cieszenie się z życia, bo tutaj jest pokazany człowiek, który jest szczęśliwy. Nie cieszy się on z tego, co ma, ale cieszy się z tego, z jakimi ludźmi przebywa, co robi w danej chwili, że może zjeść bardzo dobry posiłek, że może napić się kieliszek dobrego wina czy innego trunku. Właśnie o to chodzi, że on się cieszy na tą uroczystość, na tą ucztę. I tutaj jest właśnie radość tego człowieka pokazana. Czasem przesada w tej karcie przy oczywiście jedzeniu, przesada z może tłustymi potrawami, przesada z alkoholem. No wiadomo, mamy do wyboru szwedzki stół, wszystko jest zastawione sowicie i, moi drodzy, gotujemy sobie to, co chcemy, przyjmujemy gości i tak dalej. Także ja Wam życzę, moi drodzy, takiego pysznego obiadu w ten dzień, bądź kolacji przy świecach, może romantycznej. Życzę Wam takiego zadowolenia właśnie, takiej radości, typowo z ucztowania, ze świętowania, bo to jest bardzo ważne. Nieważne gdzie, czy w drogiej restauracji u Magdy Gessler, czy, moi drodzy, w domu, ale ważne właśnie z kim i też cieszenie się z tego, że możemy być razem. Także spotkać się i pocieszyć razem. Moi drodzy, tutaj jest aspekt diety. Oczywiście uważajmy na zbyt dużą ilość jedzenia czy też picia. Cóż tutaj ja mogę jeszcze więcej powiedzieć, moi drodzy, od siebie, że warto w życiu przystanąć choć na chwilę przy takiej kolacji, przy takim obiedzie i zrobić sobie taką przerwę. To jest bardzo ważne, zrelaksować się. Móc umieć się zrelaksować, bo nie każdy w tych czasach potrafi, a to jest dla psychiki, dla naszego relaksu, dla odnowienia relacji, to ja już nie mówię, ale dla naszej psychiki jest bardzo ważny. Psychologowie właśnie doradzają, aby po prostu umieć się zrelaksować, z dystansem porozmawiać o sprawach błahych, o sprawach normalnych, nie polityka, nie ceny, nie te sprawy na tą chwilę, które są, moi drodzy, nie lockdowny i te inne rzeczy, tylko porozmawiać tak normalnie, od serca, po ludzku, o błahych sprawach. Naprawdę trzeba
to umieć robić. Umieć się relaksować i dystansować do świata, do ludzi polityki i do innych spraw. Wyłączyć telefony, wszystkie urządzenia, tablety, telewizory, tylko rozmawiać i cieszyć się życiem. Także ja Wam życzę tego, moi drodzy, i do usłyszenia.